Spedycja ma swoje początki w XV wieku. Wtedy właśnie wprowadzono prawo składu i przymusu drogowego, które nakazywało składowanie i sprzedawanie towarów we wszystkich miastach na drodze, którą przemieszczał się kupiec. Wymusiło to stworzenie instytucji pozornego nabywcy, która dała początek zawodowi spedytora. Technik-spedytor planuje i organizuje przewóz ładunków, odpowiada za prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań transportowo-spedycyjnych, prowadzi rozliczenia z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi, a także monitoruje przebieg procesu transportowego. Do wykonywania tego zawodu niezbędne są liczne predyspozycje, w tym ostrość wzroku, koordynacja wzrokowo-ruchowa, zdolność koncentracji, rozumowanie logiczne i myślenie twórcze. Aby zdobyć zawód technik-spedytor, po ukończeniu 8-letniej szkoły podstawowej, naukę należy kontynuować w 5-letnim technikum kształcącym w tym zawodzie w ramach kwalifikacji SPL-05 – organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. Przed rozpoczęciem kształcenia lekarz medycyny pracy musi dokonać oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki oraz wystawić zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie to należy dostarczyć do szkoły przed rozpoczęciem kształcenia w zawodzie. W toku nauki uczniowie przygotowują się do wykonywania zadań zawodowych, takich jak planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych, prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi, a także wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego. Podczas nauki zawodu umiejętności praktyczne uczeń zdobywa w warsztatach szkolnych, centrach kształcenia zawodowego, a także w przedsiębiorstwach z branży spedycyjno-logistycznej. W trakcie nauki należy przystąpić do egzaminu zawodowego z kwalifikacji SPL-05 – organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej w formie testu wyboru zdawanego na komputerze oraz praktycznej. Po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikację SPL-05. Po zdanym egzaminie zawodowym w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie oraz po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują dyplom zawodowy w zawodzie technik-spedytor na podstawie świadectwa ukończenia technikum oraz certyfikatu kwalifikacji zawodowej. Technik-spedytor może znaleźć pracę m.in. w firmach spedycyjnych zajmujących się spedycją drogową, w firmach spedycyjnych zajmujących się spedycją w portach morskich i portach lotniczych, w firmach transportowych prowadzących dystrybucję swoich towarów za pomocą własnej floty transportowej lub w firmach kurierskich. Wybór stanowisk pracy w tym zawodzie jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Do typowych zalicza się takie stanowiska jak spedytor morski, spedytor kolejowy, spedytor lotniczy, spedytor dyspozytor międzynarodowy, spedytor logistyk, spedytor całopojazdowy międzynarodowy, spedytor międzynarodowy, młodszy spedytor, dyspozytor, asystent spedytora, spedytor drogowy, specjalista do spraw spedycji, koordynator transportu, kierownik transportu oraz dyspozytor transportu krajowego. Do największych plusów tego zawodu zalicza się duże możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, różnorodne zadania, samodzielność działania, możliwość wykazania się kreatywnością oraz wysokie zarobki. Technik-spedytor w swojej pracy użytkuje, obsługuje i wykorzystuje różnorodne narzędzia i urządzenia, takie jak skaner ręczny, laptop, nawigacja samochodowa, skaner kodów kreskowych, waga ze skanerem, drukarka etykiet czy tachograf cyfrowy. Wykonujący ten zawód najczęściej pracuje w biurze i nie jest wymagane od niego noszenie ubrania roboczego ani stosowanie środków ochrony indywidualnej.
Każdy technik-spedytor powinien dbać o doskonalenie własnych umiejętności zawodowych. Wynika to z ciągłego rozwoju branży spedycyjno-logistycznej. Może dokształcać się poprzez udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez firmy, producentów oraz organizacje branżowe, uzupełniać kwalifikacje cząstkowe poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub podjąć studia na kierunku logistyka oraz logistyka i spedycja. Po zmniejszeniu przepustowości transportu spowodowanego pandemią COVID-19 popyt ze strony konsumentów i producentów powrócił szybciej niż zwiększyła się podaż zdolności przewozowych. Skutkuje to większym zapotrzebowaniem na usługi transportowe i spedycyjne, a co za tym idzie na pracowników w tych branżach. Technik-spedytor to zawód, który daje możliwości ciągłego rozwoju. Wykonywanie go wiąże się ze stałym kontaktem z ludźmi oraz podejmowaniem odpowiedzialnych decyzji. Jest idealny dla osób zorganizowanych, odpowiedzialnych, lubiących dynamiczną pracę oraz zróżnicowany zakres obowiązków.